Tylko z tej strony Pedro i mam naprawdę bardzo, ale to bardzo niecodzienny problem. Tak jak widzicie w tytule i w miniaturce, nie mam żadnego swoich huge petów. No dobra, udało mi się już jednego tak naprawdę zdobyć huge peta i nie mam swoich gemu. Nie mam, totalnie w jednej chwili mi to wyparowało. No i pewnie dużo osób teraz powie: Pedro, pewnie to były kopiowane pety i gemy, dlatego ci je Preston usunął. No właśnie nie były kopiowane, bo nie dostałem ani żadnego komunikatu o tym, że wykryli coś kopiowanego u mnie, a poza tym moje wszystkie zaproszenia z banku zostały jakby akceptowane. Jeżeli mogę was prosić, to zostawcie subskrypcję na moim kanale i łapkę w górę oraz jakiś komentarz dla zasięgów, ze względu na to, żeby ten film poszedł jak najdalej, żeby jak najwięcej osób się dowiedziało o tym problemie. Po prostu będę wam za to bardzo, ale to bardzo wdzięczny. Serio, cały mój bank został wyczyszczony, więc wątpię, że przez kopiowanie petów tak naprawdę ktoś by zaakceptował 50 zaproszeń do banków. Mam nadzieję, że wam przez to nikt nie zniknęło. Tak naprawdę nie byłem w żadnym banku. Tutaj teraz mnie chwilę temu dopiero Bartosz pozaprosił. No nie mam dosłownie nic. Jak widzicie, gemów mam 750 tysięcy, ze względu na to, że sobie odebrałem z rank rewardsów i nie mam żadnego bardziej wartościowego peta. Nie mam ekskluzywów, nie mam huge petów, no nie mam nic. W tym ekwipunku było około 250 gemów. Czy jest mi ktoś w stanie pomóc, o co tutaj chodzi? No i pewnie dużo też osób teraz powie, że miałem jakiś włam na konto, że po prostu wszystko mi zniknęło z całego konta. No i tu też zaczynają się schody. Po pierwsze, na swoim koncie Roblox posiadam weryfikację dwuetapową i nie dostałem żadnego powiadomienia na e-maila, że moje hasło zostało zmienione, że ktoś się zalogował na moje konto. No nie mam żadnej takiej informacji. Moje hasło działa bezproblemowo, oczywiście już je zmieniłem, bardziej je przerobiłem na takie jeszcze trudniejsze do złamania, można powiedzieć. A dodatkowo Robuxy na moich grupach cały czas leżą, a gwarantuję wam, że to są naprawdę mega, ale to mega duże sumy. Więc na konto na Robloxie też mi się nikt nie zalogował. Po wejściu na Pet Simulator X miałem właśnie taki oto komunikat, że ktoś teoretycznie z jakiegoś innego urządzenia właśnie jest po prostu na moim koncie na tej grze. Więc naprawdę mega, ale to mega dziwne. Czy był to jakiś włam na Pet Simulator X, czy tylko i wyłącznie na moje konto? Ale z tego co zauważyłem, już mi ktoś napisał, że ma dokładnie to samo. Całe szczęście, że w tym momencie w ekwipunku nie miałem żadnego peta od widza, ze względu na to, że wtedy byłoby mi naprawdę mega głupio, a tak straciłem tylko i wyłącznie swoje zwierzaki. No i tak naprawdę nie wiem, co mam o tym wszystkim myśleć. No i pewnie teraz dużo osób będzie chciało mi pomóc i chciał będzie mi dać jakieś huge, ekskluzywy, gemy i tak dalej. Widzowie, ja od was totalnie, ale to totalnie nic nie chcę, ja chcę po prostu rozwiązać tą sprawę. A zorientowałem się po tym, ze względu na to, że mój administrator z Discorda, byłem u niego w banku i właśnie nagle wyszło mi z banku. Ja tego oczywiście, widzowie, nie zrobiłem, ze względu na to, że w tym momencie nawet montowałem film dla was, który powinien pojawić się dzisiaj, no a prawdopodobnie się nie pojawi. Prawdopodobnie pojawi się jutro. Oczywiście próbowałem już się wylogować, zalogować na konto, przelogować się do Pet Simulator X i totalnie, ale to totalnie nic nie działa. No ale natomiast z drugiej strony, jeżeli patrzył general chat na Pet Simulator X, czyli oczywiście na Big Games na Discordzie, to nikt tutaj nic takiego nie pisze. Też dużo osób może powiedzieć, że tak naprawdę wszedłem na jakiegoś scam linka czy coś takiego i tak dalej. No właśnie, widzowie, nie logowałem się na Robloxa od jejku, nie pamiętam ilu czasu. Nie miałem czegoś takiego, wchodziłem faktem w linki prywatnych serwerów, ale było www.roblox.com i przerzucało mnie od razu na serwer Pet Simulator X z innymi graczami, z moimi petami. Więc kopiowanie to na 100% nie było. Nie było to też włamanie na moje główne konto na Robloxie, ani nie była to jakoś moja inicjatywa ustawiona. No jak widzicie, mój ekwipunek został totalnie wykoszony. Tego gargoyla oczywiście tutaj nie było, tak jak mówiłem, ja już go chwilę temu dostałem i zobaczcie to, no nie mam nic, żadnego ekskluzywa nawet. Jedyne czego mi nie usunął, no to skrzynek, ze względu na to, że skrzynki nie działają. To jest jedyny plus tego tak naprawdę. Znalazłem pierwszy plus niedziałania skrzynek, dzięki temu wy nie zostaliście oszukani na swoje pety, ani w sumie ja też. No jedyne co mi w tym momencie tak naprawdę pozostaje, no to skontaktowanie się z Big Gamesem i z Prestonem. Tylko tutaj już będę potrzebował waszej pomocy, ponieważ w komentarzu możecie mi napisać, jak to dokładnie zrobić, tak żeby się nie logować tak naprawdę przez tą stronę. No bo mogę oczywiście napisać to podanie i to pewnie też zrobię, ze względu na to, że tutaj mamy tak naprawdę, o, my Roblox username mrpedro4444 i tutaj oczywiście mrpedro hashtag 2827. Game sobie wrzucimy w Pet Simulator X. No i problem i wideo proof to już tak naprawdę, widzowie, to sobie zrobię po nagraniu tego odcinka, ze względu na to, że po prostu prawdopodobnie zrobię to wideo, bo prawdopodobnie tam wrzucę. Możecie mi też w komentarzu napisać, czy ktoś z was właśnie został tak samo oszukany jak ja? Nie wiem, wejdę na jakąś trading place i zobaczę, czy tam są ludzie, ale wy też w tym momencie wejdźcie na swoje konto na Robloxie, wejdźcie na Pet Simulator X-a i sprawdźcie to. No i ja też oczywiście wejdę do innych gierek i to posprawdzam, no ale mówię, na grupie na Robloxie, na grupach moich na Robloxie siedzi naprawdę mega dużo Robuxów i to jest nieruszone. No więc wątpię, że w innych grach tak naprawdę ktoś mi coś zabrał, czyli jakby ktoś miał dostęp tylko i wyłącznie do mojego konta, ale tylko na Pet Simulator X? Czy to jest w ogóle możliwe i realne? No ale tutaj też nie widzę, jakby kogoś też tak oszukają, to może tylko
mi się takie coś stało. No powiem wam jedno, no 2023 rok to ja zaczynam naprawdę nieziemsko, ponieważ mamy 1 stycznia, godzinę 22:48. No i jeżeli mogę was jeszcze raz prosić, to zostawcie tutaj łapkę w górę, subskrypcję i jakiś komentarz dla zasięgów, ponieważ to jest po prostu dziwne. Tutaj macie przykład mojej gierki i tak naprawdę grupy na Robloxie, na której jest 1600 Robuxów i to też by sobie mógł ktoś wypłacić. Stworzyć jakiś Game Pass albo koszulkę i kupić to z mojego konta, no ale zobaczcie, że mam cały czas swoje Robuxy na koncie. W innych grach też mam wszystko. Tak szczerze, to troszeczkę czuję się biednie aktualnie w Pet Simulator X. No to w tym momencie mamy, widzowie, tak naprawdę dwie możliwości. Albo mi się to uda wszystko odzyskać właśnie jeżeli chodzi o Prestona, o Big Games i oczywiście o gemy i tak dalej, a jeżeli mi się tego nie uda zrobić, no to wtedy będę musiał niestety, widzowie, zacząć grę od nowa. No ale w sumie już mam nawet pomysł na serię, więc jakoś się tym mega, ale to mega nie przyjmuję ze względu na to, że mam was i jak coś to wiem, że wy mi też pomożecie. Tylko jest to smutne, bo wiedzieliście, jaki ja mam wypełniony po brzegi ekwipunek, no nie jakieś huge katy, huge balon katy, rainbow balony, no tego było mnóstwo. No jest mi po prostu przykro, no nic więcej nie mam, widzowie, do dodania, no jest mi po prostu przykro. Półtora roku grania w tą grę, no i to wszystko z ekwipunku poszło. Z tego, co mi właśnie teraz napisała taka bardziej osoba, która się zna na Pet Simulator X i tak dalej, to podobno od wczoraj jest pisane na Discordach różnego rodzaju zagranicznych, że po prostu jest jakiś błąd w plikach gry i właśnie tacy oszuści mogą nam tak naprawdę zabierać te rzeczy z ekwipunków, ale no halo, ja mam wszystko nagrane. Jestem też mega ciekawy, w sumie możemy też zrobić dzięki temu test administracji z Big Gamesów i zobaczymy, co to da. Więc tak szczerze, widzowie, nie mam zielonego pojęcia, jak się przed tym bronić, nie mam zielonego pojęcia, jak wam poradzić, żebyście tak naprawdę nie dostali czegoś takiego, bo weryfikację dwuetapową mam, silne hasło mam, PIN mam, no nie wiem, widzowie, nie logowałem się na żadne strony, nie wiem, jak wam mogę poradzić, żebyście uważali przed czymś takim. Czuję się po prostu bezradny w tym momencie. I jeszcze taka jedna mała uwaga, widzowie, jeżeli ktoś miał tutaj oczywiście zaproszenie do mnie wysłane i ktoś wam zniknęło z tych banków, to ja bardzo serdecznie przepraszam, nie miałem na to wpływu, jak widzicie, mi ja też nic totalnie, ale to totalnie nie mam i po prostu to nie byłem ja i mam nadzieję, że tak naprawdę jakieś szkody i straty nie są jakieś ogromne. No i musicie mi zaufać, że nie mam serio tego na jakimś innym koncie, no nawet nie chciałoby mi się przerzucać tylu petów i robić takie dramę, można powiedzieć. Więc jeżeli ktoś miał taką samą sytuację jak wy, no to niech oczywiście to napisze w komentarzu albo do mnie na Discordzie, mieliście w sumie mojego Discorda podczas tworzenia tego materiału, no i możecie mi pomóc skontaktować się jakoś z Big Gamesem, z Prestonem, żeby to naprostować, wyjaśnić, bo to naprawdę mega dziwne. No nic, ja się z wami żegnam oczywiście na jutro i na pojutrze i tak dalej do końca tygodnia. Miałem już te grane filmiki na zapas, dlatego prawdopodobnie będę miał swoje pety w ekwipunku, a to jest taka sytuacja robiona na szybko. Nawet nie mogę w to uwierzyć, jak patrzę na ten swój ekwipunek, to po prostu to jest jeden wielki dramat. No i pewnie teraz wiele osób zapyta, czy skończę grać w Pet Simulator X przez coś takiego, no i od moją odpowiedzi jest oczywiście nie, nie skończę grać w Pet Simulator X przez to, że nie mam petów ani gemu. Nadal będę, widzę, w to grał, tylko największym szczęściem w tej całej historii jest sam fakt tego, że o godzinie 21 oddałem swojemu widzowi Titanic Monkey, tego peta wartego około 200 tegemów, a tak naprawdę o 22:12 miałem potwierdzenie, że ktoś tak naprawdę grzebie w moim banku, więc to można powiedzieć takie małe szczęście w nieszczęściu. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka, mi się on turbo, ale to turbo nie podobał, w ogóle na Discordzie będziemy prawdopodobnie o tym dyskutowali, dlatego możecie sobie wpaść na Discorda, link macie w opisie. Dzięki, trzymajcie się, siemano, yo, pa, pa.